Czy reinkarnacja trwa w nieskończoność? Jeżeli źle ktoś robił w zeszłym wcieleniu i w tym jest zwierzęciem, jak można go oceniać? Jak można oceniać zwierzęta? To są trzy pytania, więc zaczniemy od pierwszego. Czy reinkarnacja trwa w nieskończoność? Another interesting question, whether reincarnation is going on forever. Następne ciekawe pytanie, reinkarnacja, czy trwa w nieskończoność? That's the question. Yes. Tak jest pytanie. Czy reinkarnacja... So first of all, how many people here don't know what reincarnation is? Przede wszystkim powiedzcie, ile osób tutaj nie wie, co to jest reinkarnacja? Anyone doesn't know? Wszyscy wiedzą? How many know? Kto wie? Okay, everybody can raise their hand. Okay. So, first of all, what reincarnation is as I explained, the soul is eternal. Przede wszystkim odpowiem na to, czym jest reinkarnacja. Tak jak mówiłem, dusza jest wieczna. When the body dies and the soul leaves the body, the dead body again takes a new birth. Tak jak mówiłem, kiedy ciało umiera, dusza opuszcza to ciało i przyjmuje nowe ciało poprzez narodziny. When the man and the woman are united together in sexual union, at that time when there's conception, the soul enters into the egg. Kiedy mężczyzna i kobieta łączą się w stosunku seksualnym, wtedy dusza wchodzi do jajeczka. And from there the new body forms. I z tego jajeczka tworzy się nowe ciało. If there's no soul, then there's no conception. Jeżeli nie ma duszy, nie ma poczęcia. So that continues. Then again a new birth is there, new life. Kiedy jest dusza, wtedy są nowe narodziny, rodzi się nowe życie. Like this we've been going through 8,400,000 species of life. W ten sposób przechodzimy przez 8,400,000 gatunków życia. Through plants, fish, insects, reptiles. Przyjmujemy ciała roślin, ryb, owadów, animals, zwierząt. And finally human birth. I ostatecznie przyjmujemy. You have achieved human birth, which is very rare in this universe. Ostatecznie przyjmujemy ludzkie ciało. Ludzkie ciało jest bardzo wyjątkowym momentem w życiu, w wędrówce każdej duszy. Because the human birth gives us the opportunity to get out of the cycle of birth and death. Ponieważ narodziny w ludzkim ciele dają nam możliwość przerwania tego koła narodzin i śmierci. Human birth allows us to break the cycle of reincarnation. Ludzkie narodziny umożliwiają nam przerwanie cyklu reinkarnacji. How many of you would like to end the cycle of reincarnation and live eternally, forever? Kto z was chciałby przerwać cykl reinkarnacji i żyć wiecznie? Haribo. Haribo. That you can do as a human being. To możemy zrobić, ale właśnie jako ludzkie istoty. But it's not automatic. Ale nie dzieje się to automatycznie. You have to achieve it through self-realization or yoga. Możemy to osiągnąć poprzez samorealizację, czyli jogę. So this is the process we're practicing is bhakti yoga. To jest właśnie ten proces, który praktykujemy. Nazywa się bhakti yoga. Where we link up with Krishna by serving him and serving the people. My łączymy się z Krishną poprzez służenie mu i służenie innym ludziom. This way you can get out of the cycle of reincarnation. W taki sposób można wydostać się z cyklu reinkarnacji. Otherwise your desires will bring you back again and again to new birth. W przeciwnym wypadku twoje pragnienia sprowadzą cię ponownie raz za razem do ludzkiego materialnego ciała. Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.